Cześć Wam, wyruszyłem znowu na plądrowanie, jestem w Radomiu. Nazwę autohandlu znajdziesz pod filmikiem. Pamiętaj o łapeczce, o komentarzu. Reklam nie przewijamy. Pod filmami wklejam też numer konta zrzutka. Jakbyś chciał dołożyć Nygusowi na paliwko. Byliśmy tutaj jakoś 2 tygodnie temu. Za wiele się nie zmieniło. Więc polecimy sobie wyrywkowo, co doszło nowego, co mają tutaj ciekawego. Pojawiła się naprawdę ładna X5, piękna opona, 3 litry w benzynce, czyli 230 koni. Stara, sprawdzona jednostka, auto nie jest jeszcze opisane, świeżynka na komisie. Ale prezentuje się naprawdę, muszę Wam powiedzieć, pięknie. Bryczka pomimo swoich lat wygląda jak nówka sztuka. No wiadomo, na pewno była polerowana, ponieważ tutaj ślady zostały po paście polerskiej, ale lakier wygląda jak nówka sztuka. Wnętrze nie jest zniszczone. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej BMW-ce, bo naprawdę auto wygląda zacnie. Wstydu nie ma. Lecimy dalej, zobaczymy, co jeszcze tutaj się nowego pojawiło. Widzę, Audica stoi z opisem. Zobaczymy, ile to ma kosztować. Cena 64 900, S-Line Quattro, rok 13, 196 przejechane, 2 litry benzynka, 170 koni, skrzynia automatyczna, półskóra. Lecimy dalej, zobaczymy, co jeszcze tutaj nowego się pojawiło. 2 tygodnie temu pokazywałem większość tych bryczek. Możesz się cofnąć z filmikami wstecz. Nie chcę się powtarzać. Mam w planie jeszcze dzisiaj niejedno dla Was nagranie, panowie i panie. Tutaj stoi piękny samochodzik. Alfa Romeo Mito. Kolor brązowawy. Ciemny kolor, 25 900. 1.4 turbo, 155 koni, 128 przejechane, rok 9. Silnik 1.4 turbo, benzynka T-Jet. Nie wiem, czemu ma tutaj koniczynkę. Z koniczynką miały 170 koni. Zajrzyjmy do środka. Wnętrze czyste i zadbane. No naprawdę ten maluch fajnie wygląda. Ładny alusek, te przetłoczenia. Nie ma wstydu. Może dla pani, może dla faceta. Na pewno kopyto już to maleństwo ma. Jest czym pojechać. No i jeszcze ten silnik można dłubnąć spokojnie na 180 koni. No powiedzcie sami, że ta bryczka nie wygląda ładnie. Ma swój urok. Tutaj zebrała się rosa, żeby ktoś mi nie powiedział, że reflektory są zaparowane. Tutaj kolejny rajdowiec, może dla jakiejś pani. 36 900, rok 9, 127 przejechane, 1.4 turbo, 160 koni. Silnik praktycznie ten sam, co tutaj w Mito. Chociaż dla faceta może Mito by się nadało, ale taki abarcik, no nie wiem. Skóra, wszystko obszywane czerwonymi nićmi. Abarciki trzymają cenę już w momencie, kiedy wyjechały z salonu. Stały się bryczkami kultowymi. Myślę, że w zadbanym stanie
cena tylko będzie rosła. Tego mądziaka 2,5 litra turbobenzynka też wam kiedyś już na filmiku pokazywałem. Tutaj zrobiłem krótką rundę, żeby zobaczyć, co jest nowego. Pojawił się Fiacik Frimoncik i do tego z fajnym silnikiem 57900, rok 14, 154 przejechane, 3,6 litra benzyna, 280 koni. Coś wam to mówi? Bo mi osobiście przypomina ten silnik, silnik w Grand Cherokee 3,6 litra V6. Dobry do gazu. No i dosyć mocny sprzęcior. Chociaż Frimoncik, wydaje mi się, jest o wiele lżejszy niż Grand Cherokee. Grand Cherokee jest kawał kloca. Myślę, że ten odpycha się o wiele lepiej. Środek na skórach, oczywiście skrzynia automatyczna. Nie wiem, czy ma napęd na 4 buty. Myślę, że z tą wersją silnikową AWD, czyli ma napęd na 4 buty. Za Cherokee'ego, słuchajcie, z tego rocznika, z tym silnikiem, z takim przebiegiem musicie położyć jakieś 8 dyszek. Przynajmniej, może nie starczyć. A tutaj macie za 50 parę koła takiego troszkę Cherokee'ego w innym opakowaniu. Także myślę, że warto się zainteresować. Jeżeli ktoś szuka takiej bryczki, ma kasiurkę, czemu nie? Zobaczmy, co jeszcze tutaj się pojawiło ciekawego, nowego. Może zobaczmy sobie Audiczkę. Cena 43900, rok 12. 196 przejechane, 2 litry turbo benzyna, 211 koni. Szyby troszeczkę przyparowane. W nocy chłodno, w dzień 8 stopni rosa tutaj. Automat półskóra. Już wam kiedyś wspominałem, że oni tutaj mają bryczki zadbane, sprowadzone, ale zadbane sprzęciory. Zobaczmy, co jeszcze tutaj stoi. Te, których tutaj wam nie pokazuję, były już na poprzednich nagraniach sprzed około 2 tygodni. Także czasami warto cofnąć się wstecz z nagraniami. Peugeotik. Praktycznie platforma Mitsubishi Citroen 29900, rok 2008, 187 przejechane, 2,4 benzynka, 170 koni w automacie. Bliźniak Peugeot Citroen Mitsubishi Outlander, tyle że wiadomo, Peugeotik i Citroen są w ocynku, czyli nie rdzewieją. A Mitsubishi, jak to Mitsubishi, lubi go ruda troszeczkę pochrupać. Także może lepszym wyborem jest Peugeot albo Citroen. Ładny, zadbany, dobry silnik do gazu, wolno ssący. Audiczki tutaj nie było ostatnio, A4-ki. W tym kolorze bym ją zapamiętał. Ładny środek, Alcantara, skóra. Skrzynia automatyczna, obszywany jasnymi nićmi. Szyberdaszek jest oczywiście S-Line, tarcze, widzę, prawie nówki. Cena 58900, rok 9. 3 litry, 290 koni, benzyna, 219 przejechane, Quattro Exclusive. No ciekawie się prezentuje w tym kolorze, muszę wam powiedzieć. Kolor brąz metallic, do tego ładny alusek, fajnie wyposażona.
Lecimy dalej, co tu jeszcze doszło. Tutaj chyba prywatne Audi stoi. Widzę tutaj opis na Mondziaka. Ostatnio opisu tutaj na niego nie było. 32 900, 2,5 litra turbo benzyna, 2008, 192 przejechane, czyli silnik od Volvo, skrzynia manualna, szósteczka, półskóra. Spokojnie można zacipować, 5 cylindrów, fajne brzmienie. Czyli mają tutaj dwa takie Mondziaki. Jeżeli ktoś szuka takiego Mondziaka, może sobie tutaj wlecieć. Tam z przodu stał srebrny, a tutaj macie białego. Może komuś przypasuje, nie wiem. Zobaczmy, co jeszcze tutaj się nowego pojawiło na komisie. A skąd ty, Nygus, pamiętasz? Nygus ma dobrą pamięć. Qashqai. Tego Qashqaia nie przypominam sobie, żebyśmy tutaj widzieli. Skrzynia automatyczna, skóra. Ładna oponka Continental. 46 900, 2 litry, rok 12, 209 przejechane, w benzynie 141 koni. Stara pancerna jednostka, dobra do gazu. I widzę napęd na 4 buty, ponieważ jest pokrętło do zmiany trybów napędu. Co jeszcze tutaj mamy ciekawego, czego nie widzieliśmy? Taki szybki obchód. Insignia chyba była na filmiku. Tutaj doszedł, widzę, Volkswagen Charan. Charana nie było. Skrzynia automatyczna. A może i był ostatnio, chyba go przeparkowali. Tak mi się wydaje. 21 900, 1.8 turbo, 254 przejechane, 2006 rocznik. Był już na filmiku. Przypominam sobie, stał tam z przodu. Troszeczkę dzisiaj wieje. Mam nadzieję, że nie zacznie za chwileczkę lać, bo mnie trafi tutaj normalnie szlag na miejscu. Dzisiaj nie zapowiadali deszczu. Ostatnio jak przyjechałem do Radomia, też nie zapowiadali. I praktycznie cały czas leciała mrzawka. Dobra, to chyba mamy to za sobą. Taki szybki obchód. Myślę, że Fremoncik wart jest zainteresowania, zwłaszcza z tym benzynowym silnikiem 3,6 litra. No i ten Peugeotik, też fajny samochód. Też fajny samochód terenowy. No i do tego nie powinien rdzewieć. No i oczywiście BMW-czka X5, która jest tam z przodu na początku. W bardzo ładnym stanie. Ale auto nie ma opisu. Będziecie mieli nazwę podaną w opisie filmiku pod spodem. Kto jest zainteresowany, dzwonić, pytać, negocjować i kupować. Ładne to BMW. Naprawdę bardzo ładne, jak na swój rocznik.